Siemanko moi drodzy, w dzisiejszym filmie nauczymy się flash hooka. Jest to połączenie flash kicka z kopnięciem hooka, z tym, że wszystko będzie robione centralnie przez głowę. Podstawą oczywiście tego ruchu będzie umiejętność robienia flash kicka i to bardzo dobrego flash kicka, takżeśmy mieli na nim bardzo dużo kontroli. Również wszelkie wariacje flash kicka, jak double flash kick, triple flash kick bardzo nam pomogą, ponieważ w tym flash kicku nie będziemy od razu przekręcać się szybko przez głowę, tylko będziemy sobie w nim wychodzić troszeczkę bardziej do góry i czekać sobie z nogą wyciągniętą przed nami, tak żeby potem móc wypuścić mocnego hooka. No i oczywiście umiejętność robienia hooka z backflipa. Także back hooka też będziemy potrzebowali, ale dodatkowo tu jeszcze wyjaśnię na szybko tę technikę, tak żebyście wiedzieli, w jaki sposób możemy połączyć te dwa ruchy. Ok, zaczniemy sobie na samym początku od flash kicka i samego flash kicka nie będziemy starali się robić od razu przez głowę, czyli sami nie będziemy się starali robić tego, że wyginamy się od razu za siebie, żeby jak najniżej mieć torsek, najbardziej nogami przez głowę pociągnąć, tylko troszeczkę bardziej to torso podciągniemy sobie do góry. Jak będziemy sobie wychodzić w tą rotację, będziemy próbowali zatrzymać się torsem, tak żeby jeszcze zobaczyć, jak kopiemy sobie naszą prawą nogą do góry. Czyli nie robimy tego zabrania głowy, tylko spot jest przed nami i próbujemy zobaczyć, jak noga przelatuje przez punkt, który sobie obraliśmy w flash kicku. Teraz to, co będziemy sobie próbowali zrobić, to zrobimy sobie naszego flash kicka, kopniemy sobie tak samo z tym torsem, który wychodzi mega do góry, ale zamiast patrzeć się przed siebie, będziemy sobie patrzeć tutaj bardziej do boku. Także opieramy sobie jakiś cel, wokół którego będziemy sobie kopać teraz. I samego flash kicka staramy się zrobić w taki sposób, żeby nas przypadkiem nie skręciło w twista. Także tego ważne jest to, żeby ten flash był dobry. Patrzymy się tutaj, wychodzimy wysoko klatką piersiową, kopiemy sobie nogą troszeczkę bardziej przez bok, nie tak centralnie na siebie. Jeżeli w taki sposób nas otwiera delikatnie do boku na samym końcu, to jak najbardziej jest to wskazane, ponieważ to, co będziemy sobie robić w tym najwyższym punkcie, to kiedy kopniemy sobie naszą prawą nogą w górę, będziemy się starali naszą prawą nogę podgiąć i zamienić to kopnięcie na naszą lewą nogę. I na początku wystarczy to sobie zrobić powoli, delikatnie, żeby kopnąć sobie prawą i po prostu wyprostować naszą lewą i prawą nogę naraz, a potem sobie będziemy zamieniać to coraz bardziej w hook kicka. Patrzę się na cel, wychodzę sobie do góry, robię flesza i próbuję delikatnie wyprostować moją lewą nogę. Teraz w miarę stopniowo, coraz bardziej próbuję pikować do góry, żeby za szybko, mocno nie robić salta, ponieważ im szybciej zrobię salto, tym ciężej będzie mi kopnąć tego hooka. Wychodzę sobie na maksa w górę i w tym najwyższym punkcie próbuję zaznaczyć kopnięcie prawą nogą w górę palcami, czyli podciągam bardziej do góry, a nie za głowę. I moją lewą nogą tak samo próbuję sięgnąć stopą do sufitu i wtedy ściągnąć ją mocno do dołu. Jak coś takiego wykręca, to już praktycznie mamy zrobionego flash hooka. Teraz im wyżej sobie wyjdziemy, im bardziej sobie zaznaczymy tego stala nogami, tym ładniej zrobimy cały ruch. Kiedy kopiemy sobie flash hooka, to jest oczywiście trochę bardziej już zaawansowana wariacja flash kicka. Bardzo uważajcie na to, żeby nie ściągać prawej nogi mocno do ziemi. Im mocniej ciągniemy prawą nogą do ziemi, tym gorzej nam ten ruch wyjdzie. Musimy go rzeczywiście zestalować, pociągnąć na jak najwyżej do góry, bo w górze mamy dużo miejsca na zamienienie bioder i skupienie się bardziej na tych kopnięciach w cel niż na lądowaniu. Także nie myślcie o tym, żeby tą prawą nogą ściągać na maksa do ziemi, bo wtedy nie podniesiemy wysoko naszej lewej. Bardziej skupiamy się na tym, że w najwyższym punkcie uderzamy w sufit jedną, drugą nogą, automatycznie wyjdzie flash hook. Jeśli chodzi o samo spotowanie, czyli patrzenie się w tym ruchu, pamiętajcie również o tym, żeby nie robić tak, że skaczecie sobie patrząc się centralnie przed siebie i nagle w ostatniej chwili, kiedy machacie ramionami, skręcacie szybko głowę, żeby spojrzeć na cel. To niestety nie działa i może wam wkręcić fula, stracicie kontrolę, nie będziecie wiedzieć, gdzie jesteście. Postarajcie się przynajmniej na dwa skoki wcześniej spojrzeć w stronę celu. Człowiek skacze sobie, to już wcześniej się patrzę i wtedy dopiero względem celu wychodzę w te dwa kopnięcia. Jeżeli zrobię to w ten sposób, to zacznę kręcić od razu śrubę, bo za szybko wykręcę torsem, za szybko przekręcę głową, nie będę miał tyle kontroli. Patrzymy się wcześniej, tak żeby można było dobrze wyłapać, gdzie jest nasz cel, konkretny punkt, nie cały obszar, tylko konkretny punkt i wokół tego punktu staramy się przekopać tym ruchem.
Jeżeli za bardzo nie czujecie tego drugiego kopnięcia, polecam Wam również ten ruch wyuczyć się na początku na samym backflipie. Czyli jak wychodzicie sobie w rotację, to na początku wychodzicie sobie wysokim saltem kucznym do tyłu i w połowie tego ruchu próbujecie się przekręcić biodrami, tak żeby też wylądować o 1/4 ruch. Czyli wychodzę wysoko beka i próbuję pod koniec się otwierać. Teraz w miarę stopniowo, też coraz bardziej sobie po prostu pikuję ten ruch i próbuję na końcu wyprostować moją lewą nogę nie do ziemi, nie ściągać to wszystko w glebę, tylko bardziej w stronę sufitu. Jak coś takiego wejdzie, to automatycznie będzie Wam znacznie łatwiej połączyć to wszystko z flash kickiem. I to tyle, jeśli chodzi o flash hooka. Oczywiście masteryzujemy tutaj podstawy, to jest trudniejszy ruch. Jak dobrze zmasteryzujecie flesza, dobrze zmasteryzujecie back hooka, bądź też macie samego moonkicka, o którym też będzie tutorial, to jak najbardziej ten ruch Wam lightowo wejdzie. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie.